Cześć, tu Tomek z Motokontrolera. Jestem już po raz kolejny z Wami. Tak, obiecałem, że będę miał dla Was ciekawy materiał, bardzo ciekawe auto. Sam nie mogłem się doczekać tych oględzin. No i oczywiście podzielę się z Wami, co to było za auto, jak wypadły te oględziny, dlaczego, że tak powiem, będzie to taki jakby niespotykany okaz zbyt często na naszych drogach i ulicach. A mianowicie, oglądałem dla naszego klienta Dodge'a Challengera, wersja SRT Hellcat, samochód z 2016 roku produkcyjnie, 2017 rejestracja. Samochód generujący moc 717 koni z przebiegiem 11 tysięcy kilometrów. Samochód został sprowadzony z Niemiec, jest zarejestrowany już w Polsce. Był kupiony od pierwszego właściciela, od Niemca, który ten samochód sobie zamówił w Niemczech w salonie i pod jego zamówienie to auto było po prostu zrobione i sprowadzone do Niemiec. No co mogę powiedzieć? No kurczę, samochód naprawdę kozak. No, zakochałem się w tym aucie. Nie powiem, bo no jest mega. Sami to zobaczycie na materiale, na zdjęciach. No perfekt, naprawdę perfekt. A moc, jaką to auto generuje, no to jest naprawdę coś. Naprawdę. Jak będziecie mieli kiedyś okazję w ogóle przejechać się takim samochodem, warto skorzystać. Naprawdę warto. Dobrze, przejdźmy do szczegółów, jak ten samochód wypadł. Bo to ktoś może powiedzieć, samochód ze Stanów, wiadomo jak to auta ze Stanów. No 90, można powiedzieć 5-9%, różnie te statystyki pokazują. No wiadomo, są to samochody, które zostały przywiezione uszkodzone, naprawiane u nas, no czasem popowodziowe, no różne sytuacje. Mało kiedy się zdarzają, że auta są no nietknięte całe w oryginale. Jak to było w tym przypadku? No w tym przypadku no, auto jest calutkie, w oryginale, nietknięte, zachowane w pedantycznym stanie. No można powiedzieć, no jak nówka sztuka. Jedna rzecz tutaj była bardzo zastanawiająca. Powiem szczerze, i sam sprzedający tutaj też miał nie do końca takie troszeczkę mieszane uczucia, no ale tak po prostu wyszło, też zaczerpnął informacji w salonie, czy faktycznie tak może być, czy nie. A już mówię, o co chodzi. Chodzi o to, że auto miało warstwę lakierniczą, bo powiedzmy, która się tam była w przedziale między 100 do 140, można tak przyjąć. Natomiast drzwi, lewe jak i prawe, na równomiernie, na jednakowych wysokościach, poczynając od góry, jadąc do dołu, miały tą warstwę lakierniczą od 180 do 140. No i ktoś może powiedzieć, no kurczę, drugi lakier. No coś tu było jednak nie tak. No czemu samochód jest cały równy, drzwi są nagle nierówne? Sprzedający tutaj też uzyskał taką informację, która też się nam potwierdziła, bo też sprawdziliśmy to, zweryfikowaliśmy to, że najprawdopodobniej drzwi zostały robione przez po prostu jakiegoś podwykonawcę w innym miejscu, na gotowo i tylko były wysyłane na montaż. Przez to jest ta różnica lakiernicza, natomiast tutaj jak usłyszeli te warstwy lakiernicze, jakie one wyszły, to powiedzieli, że to naprawdę nie ma się czym przejmować. Zresztą jak na samochód amerykański, to ta warstwa i tak jest bardzo dobra. I szczerze mówiąc, nawet wersje niektóre o wiele bardziej grubiej są malowane niż tutaj wersja na Europę. No to jest wersja typowa na Europę. Co najlepsze, auto posiada fabryczną konserwację. Została zrobiona fabryczna konserwacja, co jest naprawdę dużym plusem, że ten samochód został zabezpieczony. No poza tym, no szyby w oryginale, opony jeszcze fabryczne, oryginalne, no co prawda, no wiadomo, przy takiej mocy one dość szybko się zużywają, więc tam tył już jest, można powiedzieć, graniczna ilość, niedługo będzie się kwalifikować do wymiany, będą się kwalifikować te opony. No środek, kurczę, w najbogatszej opcji wyposażenia, łącznie z szyberdachem, fotele grzane, wentylowane, w pełnej elektryce, cały komputer pokładowy, multifunkcja sterowania, no wszystko, co sobie można zamarzyć.
różne tryby jazdy, zawieszenia, więc wszystko jak najbardziej w porządku. Po podpięciu komputera diagnostycznego oczywiście wszędzie wszystko czysto. Na stacji diagnostycznej byłem go oglądnąć i sprawdzić. No, samochód jak nowy, zresztą to auto było tylko używane w ładną, słoneczną pogodę. W deszczu nie było jeżdżone. Więc no kurczę, no naprawdę auto, no to jest takie auto, gdzie no kupują to już fanatycy. No nie powiem, bo jest to naprawdę drogi zakup. Ten samochód nowy kosztował prawie 100 tysięcy euro, więc no kupa kasy, za przeproszeniem. Więc no jak kogoś stać na taki samochód, więc to naprawdę dba o niego, szanuje go i nie użytkuje go jako samochód do jazdy codziennej. Ciekawostka na przykład, jak to auto było myte. Auto było, nigdy nie było myte za pomocą żadnych jakichkolwiek szczotek, ścierek, gąbek i tym podobnie. Sprzedający, jak i wcześniejszy właściciel, myją go tylko na myjni bezdotykowej, a po umyciu używają dmuchaw, żeby go wysuszyć i wracać suchym samochodem po prostu do domu. Więc tutaj w tym przypadku no naprawdę nie ma się do czego doczepić. No kurczę, samochód jak najbardziej godny polecenia, warty zakupu. No trochę szkoda, że sprzedający już musi po prostu pozbyć, musi go sprzedać. Bo było to też jego marzenie, no ale zaistniała taka sytuacja, że ten samochód musi sprzedać. Więc sam troszeczkę bije się z myślami, mi mówił, tak spędziłem troszeczkę u niego czasu, troszkę porozmawialiśmy na ten temat, bo nie powiem, no sam byłem bardzo ciekaw w ogóle tej historii tego samochodu, poznania tego auta, no bo takich aut się nie ogląda na co dzień. Dla mnie też to była po części troszeczkę nowość, więc skorzystałem to, poznałem ten samochód, zaczerpnąłem wiedzy, odbyliśmy jazdę tym autem i po mieście i troszeczkę przejechaliśmy się na trochę szybszą trasę, żeby zobaczyć, co ten samochód potrafi. No to powiem wam, że to jest po prostu kosmos. Naprawdę, te 717 koni robią taką robotę. Ja byłem strasznie podjarany. Więc fajne. Najlepszy był Bayer, który mi pokazał tutaj sprzedający. Istnieje takie coś jak tryb Eco, po załączeniu którego samochód generuje 500, moc tylko 500 koni. Tylko 500 koni albo aż. No najprawdopodobniej samochód się sprzeda, skoro jest klient i tutaj sprzedający go sprzedaje, więc auto będzie najprawdopodobniej sprzedane. Z mojej strony zostaje polecone. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę miał okazję oglądnąć taki samochód, porównać go sobie. I na pewno się podzielę z wami relacją, tak jak w dniu dzisiejszym, z takich oględzin. A teraz zostawiam wam, że tak powiem, pole manewru. Skomentujcie ten film. Subskrybujcie, polubcie nasz kanał. Mam nadzieję, że będzie więcej takich materiałów i takich ciekawych samochodów. Nie tylko takie zwykłe, standardowe, ale czasem właśnie takie rodzyny się nam trafią, gdzie będziemy mogli je oglądać i wam przedstawić właśnie, jak one wyglądają. Bo coraz więcej jest tych samochodów ze Stanów, coraz więcej tutaj na naszym rynku. Mustangów jest od groma jeszcze troszeczkę. No ale w takiej wersji Challengera SRT, no powiem szczerze, że nie spotkałem jeszcze. Może wy spotkaliście, może mieliście się okazję przejechać kiedyś takim. Napiszcie. W takim razie trzymajcie się, pozdrawiam was. Na razie, cześć.